Rozdział dwudziesty Czarny terrorysta Profesor Wilson zaspał. Wszyscy chodzili na palcach i rozmawiali szeptem, żeby go nie obudzić i nie narazić się na wymówki. Starszemu panu wolno było więcej niż jego personelowi, który się zastanawiał, czy iść na śniadanie bez profesora, czy w jakiś sposób go obudzić. Thomas wrok podjął decyzję. Idziemy. Profesor niewyspany jest gorszy niż głodny. Znam go. Może przecież przespacerować się potem sam do restauracji. Poszli, zjedli i wrócili, a profesor się nie obudził. Na szczęście pogoda się poprawiła, więc wyszli na tak zwany powarszawski dwór, gdzie mogli swobodnie głośno rozmawiać i się śmiać. Odezwał się smartfon w Allacea, to ambasada. Podniósł palec wskazujący i znowu cała grupa się uciszyła. Urzędnik ambasady powiedział krótko: Jerzy S. Zaro poleciał w niedzielę z Luxoru do Madrytu. Dziękuję panu bardzo. Nareszcie jest wiadomość, jakiej się spodziewałem. Detektyw mówił to tak, jak gdyby naprawdę był zadowolony. No i co? Pytał Łód. Powiem krótko, odpowiedział Welace. Mamy przestępcę. Szaro uciekł z Egiptu. Dokąd? Do Madrytu. Ale z pewnością nie jest to ostateczny cel jego ucieczki. Mając kilka paszportów, tylko brak pieniędzy może go uziemić. Ale dlaczego łączy pan jego wyjazd ze zranieniem McDonalda? Wrox nie był przekonany. Wyjaśnię to Wam, gdy profesor wstanie z łóżka. Trzeba to powiedzieć profesorowi, rzekła pani Wilisowa. Byłby zły, gdyby się dowiedział ostatni. To niech pani pójdzie go obudzić, roześmiał się Walace. Pójdę. Jak mu powiem, że pan rozwiązał tę sprawę, to go ucieszy. Nie będzie się złościł. Pół godziny później wszyscy zebrani w salonie słuchali przemowy detektywa. Szybko doszedłem do przekonania, że tylko dwie osoby mogły być brane pod uwagę: Szaro i Zubairu. Resztę z państwa wykluczyłem. Mieliście całkiem dobre alibi. Rozumowałem tak: jeżeli to Zubairu był zabójcą, to nie wzywałby Pogotowia, żeby ratować Macdonalda. Mógł to zrobić. Przypuszczając, że nic go nie uratuje, przerwał Wallaceowi Willis. Ale po co? Najbezpieczniej dla niego było opuścić ten dom. Nikt by nie wiedział, że Murzyn przyszedł tu w niedzielę. Morderca nigdy nie zostawia swojej ofiary, nie upewniwszy się, że ona nie żyje. Może się mylić, upierał się Willis. I dlatego nie wzywa pogotowia ratunkowego. Samo to powodowało ujawnienie jego przebywania w miejscu przestępstwa. W takim razie, dlaczego Szaro go obwinił? Willis nie dawał za wygraną. Nie wiem, może miał do niego jakiś żal za coś, co wcześniej uczynił. Nie lubili się nawzajem, odezwała się Wendy Rox. To było widoczne. To fakt, zgodził się Willis, ale. Żeby kogoś chcieć oskarżyć o morderstwo, to nie wystarcza. Może Zubairu nam wyjaśni, co między nimi zaszło. Spytam go, rzekł profesor, zadzwonił do Murzyna i kazał mu jak najszybciej przyjść. Pozostał mi tylko szaro jako niedoszły zabójca MacDonalda, kontynuował detektyw. Jego ucieczka to potwierdziła. Wykorzystał podwójne nazwisko i zniknął jak mu się zdawało, bez śladu, obciążając tym samym Zubairu drugim zabójstwem. Napisał też ten paskudny list, w którym go oskarżył, a mógł przecież szudać się pod ochronę policji albo naszej ambasady. Nie mógł napisać tego listu po angielsku, bo przecież gdyby to Zubairu był jego katem, byłby zniszczył ten list. Wykoncypował sobie bardzo pomysłowe rozwiązanie. Zanim list zostanie odczytany, on już będzie daleko stąd i jego zwłoki nigdy nie zostaną znalezione. Zostanie uznany za zabitego przez murzyna. W taki sposób załatwia dwie rzeczy, oskarża Zubairu i wybiela siebie. Tęga głowa z tego szaro, z uznaniem cicho szepnął Łód. Wallace się uśmiechnął. Nie przewidział jednak wszystkiego. Przypadkowo adresat tego listu zdradził jego polskie nazwisko i to odkryło jego ucieczkę z Egiptu. Tu wszędzie był znany jako George Sharo i nie przyszło mu do głowy, że inna pisownia zostanie wyjawiona. W dzisiejszych czasach przy stosowaniu komputerów łatwo znaleźć na liście osób podróżujących każde nazwisko, pokiwał głową łód. Komputer szybko je wyszuka. Ale trzeba je poprawnie wprowadzić. Wallace podniósł głos. Nam, Anglikom, nie przyszłoby do głowy użyć z zamiast s.H., a imię niby to samo, ale jakże inne. Jerzy kojarzy się nam z Jerem, a nie z Georgem. Tylko szczęśliwemu przypadkowi zawdzięczamy wywleczenie na jaw takiej różnicy. Detektyw odetchnął głęboko. Przez chwilę masował dłonią czoło po czym podjął dalszy ciąg wypowiedzi. Kiedy zobaczyłem jego zimową kurtkę wiszącą w szafie, pomyślałem, że nie wyjechał z tego kraju. Jednak potem, gdy wziąłem pod uwagę, że jest to protegowany chorowitza, uznałem, że dla niego kupno nowej kurtki to drobiazg, nie brakuje mu z pewnością środków, a pewnie ma też trzeci paszport i nie zamierza wracać do zimnych krajów. Zwróciłam uwagę, zauważyła Mare Willis, że ubrania miał luksusowe, najwyższych gatunków I komputer, i pad pro, dorzucił jej mąż Z jeszcze jakimś urządzeniem Wallace ciągnął dalej swoje wyjaśnienia Pojechał taksówką na lotnisko i kupił bilet na samolot, który najwcześniej odlatywał Obojętne mu było, dokąd poleci Sądzę, że tam kupił nowy bilet, tym razem do miejsca ostatecznego przeznaczenia. Moglibyśmy to sprawdzić w Hiszpanii, ale to nie jest konieczne. Zresztą się domyślam: gdzie się ukrył? W kraju, który nie uznaje ekstradycji swoich obywateli. Zresztą nie ma go o co oskarżyć zmartwił się Łód. Pobicie, nawet wymagające leczenia szpitalnego, nie jest sprawą na tyle poważną, żeby wszczynać proces ekstradycyjny. Przybiegł zdyszany Zubairu. Pan profesor mnie wzywał. Dobrze, że już jesteś. Pan Wallace chce z tobą porozmawiać. O co chce mnie pan oskarżyć? Obruszył się Murzyn. Bez obaw. Niech pan usiądzie. Pierwszy raz ktoś nazwał Zubairu panem. Chce się dowiedzieć co poróżniło pana z panem Szaro. Hałsańczyk usiadł na brzeszku fotela, położył dłonie na kolanach i podniósł głowę. Pokłóciliśmy się. Kpił ze mnie, gdy mnie zobaczył modlącego się. Powiedział, taka gimnastyka jest odpowiednia dla czarnuchów i małp. Udałem, że nie słyszałem, ale po skończonej modlitwie powtórzył te słowa. Wtedy go zapytałem. A pan, modląc się, nie klęka albo się nie kiwa? Czy pan nigdy się nie modli? Odpowiedział: Nie będę się spowiadał przed muzułmaninem. I dodał: Nie znoszę islamistów to terroryści. Ja na to nie jestem terrorystą, ale jak ktoś, tak jak pan, prowokuje, może się doczekać ataku na siebie. Odwróciłem się do niego plecami i odszedłem. Krzyczał: Coś jeszcze za mną? Nie zareagowałem na to. Więcej jej między nami nie było. Starałem się go unikać, zakończył Zubairu. Trzeba było mi o tym powiedzieć, odezwał się profesor. Byłbym mu na tarłuszu. Tylko jak był sam ze mną, to się tak zachowywał. W liczniejszym gronie mnie nie zaczepiał. Sądzę, że miał jakiś kompleks i odreagowywał go w ten sposób, dręcząc mnie. Może doświadczył kiedyś ataku terrorystycznego, rzekł Wrox, i przez to był tak wrażliwy, wręcz uczulony. Są ludzie, którzy każdą krytykę uważają za napad na nich, zauważył Wallace. Nawet są całe takie narody. Profesor się dźwignął z fotela. Dość tego filozofowania. Teraz lunch, a potem jadę do szpitala po naszego biednego McDonalda.